Czy jesteś obywatelką Unii Europejskiej, która właśnie otrzymała settled albo pre-settled status w Wielkiej Brytanii? Jeżeli nie złożyłaś jeszcze wniosku o status, to przestań oglądać nasz film i złóż wniosek. Ostateczny termin składania wniosków to 30 czerwca 2021 roku, ale musisz udowodnić, że mieszkałaś tutaj przed 31 grudnia 2020 roku. Jeśli masz już swój nowy status, to cieszymy się razem z Tobą. Możesz spać spokojnie. Pamiętaj jednak, że Wielka Brytania jest nadal w okresie przejściowym wyjścia z Unii Europejskiej i jest kilka ważnych rzeczy, o których musisz wiedzieć, aby utrzymać i chronić swój status. Przedstawiamy 5 wskazówek pod tytułem Co zrobić, gdy już otrzymasz swój nowy status? Wskazówka numer 1. Znać datę ważności, jeśli posiadasz pre-settled status. Pre-settled status to status tymczasowy. Przedawnia się po upływie 5 lat od momentu jego otrzymania i nie odnawia się automatycznie na settled status. Datę ważności możesz znaleźć w mailu z Home Office, który zawierał decyzję o nadaniu statusu, w załączniku w pliku PDF. Zawsze musisz posiadać ważny status imigracyjny na terenie UK, dlatego tak istotne jest, aby zamienić pre-settled status na settled status przed upływem jego ważności. Alternatywnie możesz złożyć wniosek o settled status, jeśli jesteś w stanie udowodnić 5 lat nieprzerwanej rezydentury w UK. Wskazówka numer 2. Zwracaj szczególną uwagę na to, jak dużo czasu spędzasz poza granicą Wielkiej Brytanii. Jeżeli posiadasz settled status, inaczej zwany indefinite leave to remain, to wolno Ci przebywać poza Wielką Brytanią do 5 lat, zanim Twój status stanie się nieważny. Możesz także stracić swój status, jeśli popełnisz poważne przestępstwo. Jeżeli posiadasz pre-settled status, inaczej zwany limited leave to remain, masz prawo przebywać poza Wielką Brytanią do 2 lat, zanim Twój status stanie się nieważny. Jednakże długa nieobecność poza Wielką Brytanią może sprawić, że przestaniesz się kwalifikować do złożenia wniosku o settled status w przyszłości. W celu zakwalifikowania się na otrzymanie settled status musisz udowodnić, że mieszkałaś w Wielkiej Brytanii przez przynajmniej 6 miesięcy w każdym okresie 12-miesięcznym, nieprzerwanie przez 5 lat. W wyjątkowych sytuacjach możesz przebywać poza Wielką Brytanią przez więcej niż 6 miesięcy, na przykład ze względu na ciążę, urodzenie dziecka, poważną chorobę, szkolenie zawodowe lub pracę w delegacji. Sprawdź na stronie Home Office, aby zobaczyć pełną listę zaakceptowanych sytuacji. Wskazówka numer 3. Home Office wydaje tylko elektroniczną formę statusu dla obywateli Unii Europejskiej. Pre-settled i settled status może być sprawdzony tylko w formie elektronicznej. Nie ma fizycznego dowodu statusu. Możesz sprawdzić swój status online pod linkiem na stronie rządowej www.gov.uk/view-proof-immigration-status. W celu uzyskania dostępu do swoich danych będziesz poproszony o podanie dokumentu tożsamości, który użyłeś we wniosku i datę urodzenia. Po wpisaniu swoich danych system poprosi o weryfikację kodu otrzymanego SMS-em lub mailem. Następnie strona wyświetli, jaki rodzaj statusu posiadasz. Wskazówka numer 4. Możesz udowodnić prawo do pracy i wynajmu w systemie elektronicznym. Po 30 czerwca 2021 roku nie będziesz mogła udowodnić swojego prawa do pracy lub najmu przez pokazanie swojego paszportu lub dowodu osobistego. Będziesz zobowiązana pokazać pracodawcom i tak zwanym landlordom swój elektroniczny pre-settled lub settled status. W tym celu wejdź na stronę, którą widzisz teraz na ekranie. Na naszym kanale YouTube o nazwie #SettledQA i na stronie facebookowej Pomoc znajdziesz krótki film pod tytułem Jak sprawdzić swój settled status. Pokaże Ci on, jak sprawdzić i udowodnić swój status. W przyszłości możesz użyć tego samego systemu, aby udowodnić swoje prawa w Wielkiej Brytanii w różnych sytuacjach. Na przykład, aby mieć dostęp do opieki zdrowotnej lub podczas składania wniosku o zasiłki. Wskazówka numer 5.
Musisz upewnić się, że Twoje dane w systemie są aktualne. Jeśli otrzymasz nowy paszport, dowód osobisty lub zmienisz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail, musisz o tym poinformować Home Office poprzez uaktualnienie swoich danych w elektronicznym systemie. W celu uaktualnienia swoich danych musisz zalogować się na jednej z dwóch stron rządowych i postępować zgodnie z instrukcjami. Są to następujące strony: www.gov.uk/view/prove/immigration/status albo www.gov.uk/update/EU/settlement/scheme/details. Pamiętaj, aby uaktualnić swój dowód tożsamości, możesz być poproszony o wysłanie go fizycznie pocztą do Home Office w celu weryfikacji. Jeśli znajdziesz jakieś błędy w swoim imieniu, nazwisku lub innych danych osobowych, musisz zadzwonić do EU Settlement Scheme Resolution Center i poprosić o pomoc. Jeśli przebywasz na terenie UK, to możesz skorzystać z numeru 0300 123 7379, czynnego od poniedziałku do piątku, od godziny 8 rano do godziny 8 wieczorem, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, oraz w sobotę i niedzielę od godziny 9.30 rano do godziny 4.30 po południu. Jeśli jeszcze nie złożyłaś wniosku do EU Settlement Scheme, nie czekaj za długo. Pobierz aplikację na telefon w celu udowodnienia swojej tożsamości. Następnie kontynuuj wniosek na stronie www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families-applying-for-settled-status. Więcej informacji na temat EU Settlement Scheme możesz znaleźć online na stronach Settled i na stronie EU Londoners Hub. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z Polish Migrants Organize for Change. Pomoc na Facebooku.